przyszliście. Zobaczcie, jaka piękna ta uroczystość. Widzicie, że jesteście bohaterami, ale przecież te jednostki i tę jednostkę tworzyły osoby, które od 100 lat w myśl przykazania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że jest najważniejsze przykazanie miłować Boga i człowieka, to wy, oni przez te lata tworzyli jednostkę nie po to, żeby im było lepiej, żeby im było przyjemniej, żeby było bardziej towarzystwo, ale po to, żeby mogli lepiej służyć drugiemu człowiekowi. A szczególnie temu potrzebującemu, temu, który przeżywa czasami tragedię. Bo dawniej właśnie tylko pożary były, jak komuś cały dobytek płonął, jak wielka to była tragedia. A jak była szybka pomoc, można było dużo mienia ocalić. Dzisiaj strażak to nie jest tylko gaszenie pożarów, to jest również udział we wszelkich akcjach ratowniczych, drogowych, ale również ratowanie życia w taki sposób bezpośredni, czyli przez działania ratownicze, zanim przyjedzie na przykład karetka pogotowia, dlatego że strażacy nasi są na przykład wyposażeni w defibrilatory, więc mogą ratować bezpośrednio to zdrowie i życie. Dzisiaj świętujemy 100 lat jednostki OSP Sławatycze. Piękny jubileusz, tym bardziej, że wzbogaciliśmy się o dwa piękne samochody. Lada moment wzbogacimy się również o nową jednostkę, o nowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Już w miesiącu sierpniu zostanie rozstrzygnięty, mam nadzieję, przetarg na budowę tego budynku. Na to dostaliśmy środki z programu inwestycji samorządowych, strukturalnych, strategicznych. To będzie około 5,5 miliona złotych na budowę tej jednostki. Tu będzie akurat w niedalekiej odległości, także przy drodze powiatowej, blisko drogi wojewódzkiej i blisko drogi krajowej prowadzącej na przejście graniczne. Strażacy biorą udział praktycznie we wszystkich akcjach charytatywnych, pomocowych, które się dzieją na terenie gminy, poczynając od szlachetnej paczki, przez pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ale również nasze takie działania lokalne, samorządowe właśnie, jak wyremontowanie na przykład zaplecza na stadionie, które teraz po prostu lśni, gdzie przedtem no, było w kiepskim stanie, a jednak tutaj strażacy skrzyknęli się i pomogli. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że akurat jednostka OSP Sławatycze to jest tak naprawdę wiekowo chyba najmłodsza jednostka ze wszystkich w gminie Sławatycze. I największa, najliczniejsza, bo jest ponad 40 strażaków i większość to są naprawdę młodzi mężczyźni, ale również ostatnio panie. Pana wójta podpytam właśnie, trochę w tym momencie już panie wójcie powiedziałeś o tym, o co się zapytać, ale opisz tam jednostkę 2022 Anno Domini OSP Sławatycze. 100 lat mija. Jak ta wygląda dzisiaj jednostka? Ilu liczy strażaków? Czym dysponuje? Gdzie jest potrzebna? Jednostka OSP Sławatycze dzisiaj kończy 100 lat, więc teoretycznie to już tutaj, znaczy praktycznie tutaj już założycieli nie ma, natomiast ci, którzy gdzieś tam działali, dzisiaj są zaproszeni jako honorowi goście, tak, ci seniorzy. Niemniej, jeśli chodzi o zasób tej jednostki, on się w ostatnich latach bardzo, bardzo powiększył, bo to są zarówno takie sprzęty do ratownictwa drogowego, hydrauliczne, tak zwane te lukasy, ale to również są samochody nowe właśnie, strażackie, gdzie przy zakupie i przyprowadzeniu tego samochodu od starszych strażaków słyszałem, że ostatni raz nowy samochód, taki całkiem nowy, nie taki z jakiegoś
z przebiegiem, całkiem nowy, ostatni, był kupiony 50 lat temu. Czyli 50 lat temu był kupiony ostatni nowy samochód, a my wzbogaciliśmy się w ciągu tak naprawdę roku o dwa nowe, fabrycznie nowe samochody. I to o tyle było naprawdę fajne, że te samochody były z dużym dofinansowaniem, bo akurat ta Scania, która za mną stoi, to było finansowanie z czterech aż źródeł. Natomiast Ranger, który kosztował 220 tysięcy złotych, to naszą gminę kosztował 500 zł. Więc tu widać, że no jednak my jako gmina, rada gminy staramy się wspierać tą naszą jednostkę. Umiecie znaleźć partycypację. I umiemy znaleźć również środki i w fajny sposób je, że tak powiem, złożyć tak patchworkowo, ale udaje się. Tu na koniec jeszcze, bo widzimy Scanię za panem wójtem, ona WSP Słowatycza, ten Ranger. Ranger to jest taki samochód tak zwany kwatermistrzowski. I on stacjonuje gdzie? On też tutaj w Słowatyczach stacjonuje. On służy do takiego bardziej dowożenia, na przykład jak jest dłuższa akcja, czyli dowożenia jakichś napoi, tego typu spraw, jakiegoś zaopatrzenia, logistyka, to dokładnie tak. Jubileuszu stulecia OSP Słowatycze. Flagę państwową podnieś! W imieniu prezydium zarządu oddziału głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dekoruję waszą jednostkę złotym znakiem związku. Gratuluję i życzę dalszych osiągnięć. Drodzy druhowie, myślę, że dla was jest to chwila wielka i znamienna, bo 100 lat to całe pokolenia wasze, waszych dziadów, waszych ojców, którzy służyli w tej jednostce, służyli w Słowatyczach i nieśli pomoc. Szanowni Państwo, ja jako radna sejmiku województwa lubelskiego reprezentuję tutaj pana marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Przekazał mi list do państwa i pozwolę sobie to odczytać. Lublin, 30 lipca 2022 roku. Pan Arkadiusz Misztal, wójt gminy Słowatycze. Szanowny panie wójcie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody jubileuszu stulecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowatyczach. Z okazji tak imponującego jubileuszu proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania. Dziękuję wszystkim druhom pełniącym służbę obecnie, jak i w przeszłości, za waszą pracę i zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i regionu. Jednostki stają się coraz bardziej nowoczesne. Określenie druh odchodzi do lamusa. Coraz częściej jesteśmy określani mianem ratownik. Straż pożarna staje się coraz mniej pożarna. Stajemy się formacją ratowniczą. Statystyki ubiegłorocznych naszych interwencji mówią, że tylko 21% naszych działań polegały na gaszeniu pożarów. Blisko 80% to były zdarzenia związane z likwidacją tzw. miejscowych zagrożeń. Ze szczebla gminnego przesyłam wam pozdrowienia od prezesa zarządu gminnego gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka,
bo tam też jestem w zarządzie, przesyłam wam życzenia, gratulacje od starosty Bialskiego, który jest prezesem zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Białej Podlaskiej i życzenia od Związku Wojewódzkiego. Moi drodzy, 100 lat to bardzo długo. Ja obserwuję tylko te kilka lat, które moje oczy są skierowane w stronę gminy Słowatycze i widzę ten ogromny rozwój, nie tylko całej gminy, ale przede wszystkim jednostki OSP. Z pewną zazdrością, muszę powiedzieć, Arku, patrzę w tą stronę, ale jest to taka pozytywna zazdrość, patrząc na ten pick-up stojący za namiotem, na tą nową Scanię i przynajmniej mam się na kim wzorować i te pozytywne wzorce zamierzam czerpać. W imieniu całej społeczności gminy Piszczac, którą mam zaszczyt reprezentować, ale także druhny i druhów z terenu jednostki gminy, z terenu gminy Piszczac, chciałbym wręczyć, życzyć przede wszystkim wielu dalszych sukcesów, tych sławnych wyjazdów i tyle samo powrotów i błogosławieństwa Bożego i świętego Floriana, a na pamiątkę chciałbym wręczyć na ręce pana prezesa ten pamiątkowy grawerton. Jednostka OSP Słowatycza należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w roku bieżącym świętuje jubileusz stulecia powstania swojej jednostki. Przy okazji otrzymała, znaczy w roku ubiegłym ten samochód trafił do jednostki, natomiast w dniu dzisiejszym został oficjalnie przekazany przez pana komendanta wojewódzkiego. Samochód był ufundowany po części ze środków będących w dyspozycji lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który dysponował środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firm ubezpieczeniowych i dodatkowo brakująca kwota była zabezpieczona przez radnych gminy Słowatycze. Także możemy świętować dzisiaj i ten wspaniały samochód trafił do podziału bojowego. Jako dysponent sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu komendant miejski może spać spokojnie, mając na uwadze, że w tej części powiatu mamy taką wspaniałą, zdyscyplinowaną i mobilną jednostkę, jaką jest jednostka OSP Słowatycza. Wszelkiego rodzaju inicjatywy, które są kierowane z naszej strony, czy to zarówno władz samorządowych w gminie Słowatycze, czy też do strażaków miejscowej jednostki, zawsze trafiają na podatny grunt, podejmują oni rękawice, czy to właśnie w postaci była możliwość pozyskania tego samochodu, bardzo szybko zabezpieczyli pieniążki na wkład, na brakującą tą kwotę wkładu własnego. Uczestniczą w szkoleniach, rozwijają się, zresztą to widać, że młody zespół ciągle chce się doskonalić, ćwiczyć, uczestniczyć w akcjach. No właśnie, młody zespół, bardzo aktywny, bardzo prężnie działający. Można powiedzieć, że to trochę duma miejscowości Słowatycze, gminy Słowatycze, ale to także wyzwania dla strażaków, które są coraz bardziej nowe. To nie tylko pożary, to nie tylko wypadki drogowe, tutaj teren nadburzański, więc to też jest specyfika pracy tej jednostki. Dokładnie, jednostka jest ulokowana nad graniczną rzeką Bóg tutaj i mamy do czynienia z ratownictwem wodnym, ale też jak się okazało w roku ubiegłym nowe zadania, które do tej pory nie spotykaliśmy, tak zwanym kryzysem granicznym, gdzie pomagali żołnierzom, współpracowali z żołnierzami, z wojskami obrony terytorialnej, z władzami samorządowymi przy budowie tego zabezpieczenia wzdłuż granicznej rzeki Bóg. Nowe zadania, które pojawiły się w tym roku na tak zwanej granicy ukraińskiej, gdzie mieliśmy do czynienia z kryzysem związanym z wojną na Ukrainie. Tu nowe zadania, przewożenie właśnie uchodźców, którzy do nas napływali, pomoc w alokowaniu ich na całym terenie województwa lubelskiego, na terenie całej Polski. I to są właśnie te nowe zadania, oprócz tak zwanych ustawowych, czyli ratownictwo drogowe, gaszenie pożarów, inne miejscowe zagrożenia. Właśnie to są nowe rodzaje działalności ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, które do tej pory nie było, a niejako z marszu weszły w katalog działań prowadzonych przez te obie formacje.